Witamy Państwa bardzo serdecznie. Czas na poranne wiadomości. Dzisiejszy odcinek poświęcimy niepełnosprawności. Jest 8 grudnia. Imieniny obchodzą Patapiusz, Euchary i Narcyza. Przedstawiamy Państwu dzisiejszy program. Niedawno wybraliśmy się w odwiedziny do Centrum Tenisowego na Halera. Przeprowadziliśmy tam wywiad. Oto wyniki naszej wizyty. Mamy nazwisko Alwin Patycki, Szary Maksymilian. Wydaje mi się, że barier już się nie pokonuje, bo to jest jakby normalny sport, tak jak u osób sprawnych. Największą barierą jakby dla osób, które próbują, jest samo wyjście z domu. Jak już podejmą rywalizację, raz próbują, ta najważniejsza bariera została przełamana i potem to już jest normalny sport. Myślę, że to wygląda tak jak w większości osób. Przede wszystkim sport szerokim jakby. Tego słowa znaczenie, bo to jest i aktywnie, ale bardziej aktywnie, i kibicowanie. Dlatego normalnie często chodzę na koncerty, jak normalna osoba, kino, film, teatr, to nie przesadziłem, ale aktywne spędzanie. Nie, teraz już z uwagi na to, że i wiek słuszny, i zdrowie domaga, więc trenuję w tej chwili dwa razy w tygodniu. Nie oprócz tego oczywiście startu, który jest w ciągu roku kalendarzowym. Także ja w tej chwili trenuję chyba troszeczkę mniej niż jakie są jakby Państwa rady dla osób, które chciałyby zacząć przygodę z tenisem, w ogóle ze sportem, to znaczy od razu kolega wspominał, to jest najważniejsze przełamanie tej pierwszej bariery. Wyjście z domu dla mniej sprawnych, po prostu, którzy chodzą, a są osobami niepełnosprawnymi, usiąść na wózku. Bo jakby nie każdy dopuszcza sobie to myśl, że czuje się jakby w jakimś sensie swoją sprawność pogorszył, a jest odwrotnie. Jeśli usiądzie na ten wózek, zacznie, wejdzie na jakiś poziom przebijania, jakiś poziom tego już wyczynowy tego sportu, to tylko się już można usprawnić i zyskać. Wybraliśmy się w teren, aby przeprowadzić sondę. Uczestniczące w niej osoby musiały w trzech słowach opisać autorów poszczególnych dzieł. Nie wiedzieli jednej rzeczy. Każde z dzieł zostało stworzone przez osobę niepełnosprawną. Obraz, który widzicie, został namalowany przez pana Krzysztofa Kosowskiego, nazywa się Labirynt. Pan Krzysztof nie ma rąk i namalował ten obraz ustami. Sądzę o tej osobie, że była to osoba dokładna i szczegółowa. Był bardzo twórczy i miał dużą wyobraźnię. Nie wiem. Picasso. Widząc ten obraz o jego autorze, mogę pomyśleć, że jest trochę szalonym człowiekiem ze skłonnościami cmentarniczymi. Ten autor jest zdolny, lubi baśnie i wydaje się wesoło. Utwór, który słyszycie, został zagrany przez pana Django Reinhardt i pochodzi z albumu Sultan of Swing. Pan Django nie ma czucia w dwóch palcach. Zagrałem muzykę przyjemną dla uszu i wydaje się psu. Jazz pseudonowoorleański zawsze mi imponował, więc imponuje mi również autor tej muzyki. Sądzę o tej osobie, że była to osoba taneczna, z poczuciem humoru, wesoła. Więc piosenka Widać, że masz szumę, czyli jest bardzo stara. Czyli autor też był stary. A tak ogólnie to piosenka jakoś taka była trochę jakby nie miała jakiegoś przekazania, więc chyba autor się nudził. Myślę, że to było takie typowo Chopinowa taka muzyka była. Więcej o książce Skafander i motyl będzie powiedziane później. Autor wydaje się inteligentny i zastanawia się nad sensem życia. Autor tego tekstu moim zdaniem był przenikliwym człowiekiem, ale mało błyskotliwym, bo zauważył rzeczy skryte, ale błahe. Więc ogólnie to był dziwny tekst, jakoś nie sądzę, że jakoś zaliczyłby się do popularnych, ale daje to zastanowienia, bo trzeba, ludzie są ciekawi, więc to, do tego też by ludzie próbowali dążyć, jak co to znaczy, ale jakoś nie ciekawi mnie to za bardzo, więc.
Żadna z badanych osób nie domyśliła się o dysfunkcji autora. Udowadnia to, że osoby niepełnosprawne mogą tworzyć sztukę, odnosić sukcesy, a my nie potrafimy odróżnić ich prac od tych stworzonych przez osoby w pełni sprawne. Słowem przewodnim dzisiejszego kącika kultury jest motyl. Filmem dnia jest Cyrk motyli. Został on nagrany w 2009 roku, a jego reżyserem jest Joshua Weigel. Jest to film krótkometrażowy, mający uświadomić widzowi poważny problem. Brak akceptacji samego siebie oraz brak poczucia własnej wartości. Come on in, ladies and gentlemen, we have the best freak show in town. Mr. Pete Robinson. We've got the limitless man. Jump right on in. Come on in, ladies and gentlemen. Limitless man. Come on in, ladies and gentlemen. Come on in. We have the best show in town. The Limbless Man! W filmie główną rolę gra Nick Wójcik. Jest on bardzo pozytywnie nastawioną do życia osobą. Książką dnia jest Skafander i motyl. Została napisana w 1997 roku przez Jeana Dominique Bobbe, redaktora magazynu Elle. Wybraliśmy się w szkole do naszej pani pedagog, która przedstawiła nam metodę pracy z dziećmi, nie tylko niepełnosprawnymi. Biofeedback. Biofeedback nie jest alternatywną formą terapii w stosunku do farmakologii, ale w niektórych schorzeniach może ją zastąpić, a w innych uzupełnić. Przewagą biofeedbacku jest to, że jest całkowicie bezpieczną metodą i polega przede wszystkim na tym, żeby skupić uwagę na interesujących nas rzeczach i przez to uczymy nasz mózg koncentrację uwagi, wyciszenie i prawidłowego oddechu. Stosunkowo w Polsce jest to nowa technologia. Technologia pochodzi od twórców z Czech i ze Stanów Zjednoczonych. Kolebką w Europie są Czechy, a jeżeli chodzi o biofeedback w Polsce, to sprowadzili to panowie psychologowie właśnie z Wrocławia. I tutaj jest główny punkt szkoleń i technologii EEG biofeedback. Tak, przynosi to efekty zarówno dla dzieci zaburzonych z pewnymi deficytami jak autyzm, Asperger, afazja czy upośledzenie umysłowe, ale także daje bardzo dobre rezultaty dla osób czy dzieci zdrowych. Bardzo często osoby na studiach wykupują sobie parę sesji po to, żeby nauczyć swój mózg lepszej koncentracji uwagi i szybszego zapamiętania materiału. Polecam każdemu. Polecam każdemu dziecku i każdej osobie dorosłej. Pamiętajmy jednak, żeby stosować EEG biofeedback, musimy mieć zgodę neurologa, czy nie mamy żadnych zaburzeń neurologicznych, lub jeżeli chodzi o osobę dorosłą, musi to być zgoda lekarska. Dziękujemy pani Agnieszce za wywiad. Irytowanie się na moją niesprawność byłoby stratą czasu. Ludzie nie mają czasu dla kogoś, kto się zawsze złości lub narzeka. Trzeba iść ze swym życiem do przodu i myślę, że udawało mi się to nieźle. Stephen Hawking, Forum.